Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co ja patrzę. Ja jestem Kuba, niezmiennie i niezmiennie też przeziębiony, a to jest druga część mojego komentarza, mojej reakcji do 6. odcinka Reality Show pod tytułem Good Luck Guys, to nie są wakacje. Tutaj macie część pierwszą. Jeśli jej nie widziałyście, nie widzieliście, to koniecznie nadróbcie i wróćcie do tego filmu. Ja przypomnę tylko o możliwości postawienia mi kawy, herbaty, koktajlu, czego sobie tam życzycie. Wszystkie linki oczywiście w opisie. Pamiętamy również, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnych nie pomijamy, wszyscy razem. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj wcześniej wpadł odcinek, kolejny odcinek Azji Express. Tutaj go macie, więc jeśli nie widzieliście, nie widziałyście, no to też sobie obejrzyjcie. Bo jako, że wrzucam teraz kolejny film, no to po prostu mógł on umknąć waszej uwadze. A już nie przedłużam tego wstępu i co, jak zwykle, lecimy z tym koksem. Moi drodzy, moje drogie, klasycznie szmata na kolano udo. Trochę pudru, różna ryj. No normalnie się leje ze mnie, co nie? Ja... Wiecie co, no to w sumie Marcela mogła spróbować, skoro i tak nie używają rąk. No nie no, ale przecież wiadomo, że ruch tak czy siak by był, więc nie no, zdecydowanie lepiej, że tego nie robi. Piach latuje ci w uszy, oczy. Boże, odpadnij w końcu, błagam. Sorry. Nos i usta. A w sumie nie będzie dużej straty, jak oboje odpadną, bo Little Monster jak się nie odzywa, jak się odezwie, to jest święto narodowe. Chociaż w sumie jest to tak słodkie, że tego będzie mi brakowało, tej ciszy z jej strony, tej błogiej ciszy z jej strony. Pamiętajcie, brzuszki na ziemi, brzuchy na ziemi. A brzuchy na ziemi? Ja, no, przepraszam, ale to jak to? Naprawdę aż tak? Niech kurczę spróbuje się tak poczołgać. W takim razie. Nie no. To jest hardcore. Znaczy to jest tarzanie się dosłownie... No, dobrze, że nie. To by było coś, ale w piasku i to po prostu nie może być przyjemne. Zaraz sobie pomyślałem, że seks chyba też nie może być przyjemny w takim razie. Znaczy mam wrażenie, że niektórzy to się dokopią niedługo do jądra ziemi, a nie to coś przytoczą. Widzę. Znaczy po prostu... No Mika po prostu ma inny kierunek, w dół. I tak jestem z jego dumny, że w ogóle tak mocno walczę. Jezus Mary, przecież masakra. Jestem zawzięty, mimo tego, że naprawdę jest bardzo ciężko. Daję z siebie wszystko. Matko, jaki on ma spalone czoło. Widzieliście? Masakra. Albo po prostu tego piasku też. W dół, głowa w dół. Okazuje się, że sam początek już jest cholernie trudny. To się wydaje proste, co nie, ale jak się nigdy tego nie robiło, to ja sobie potrafię wyobrazić, jakie to może być trudne. No, wygląda to strasznie, powiem wam naprawdę. Idziesz, wygramy to! Ale powiem wam, przypominam wam jeszcze jedną rzecz, że to nie jest konkurencja eliminacyjna. To powinna być konkurencja eliminacyjna. To jest konkurencja, kuźwa, o perły. Misiek, do piachu! Start! Oni już zaczęły drugie pary, a mi dopiero minęły 2 minuty. No mówiłem, że to będzie fatalna sytuacja dla koterskich, no bo niestety, ale to jest potężna różnica czasu. Nie wiem, po co oni tak zajeżdżają właśnie niektórzy, skoro to jest i tak walka o perły tylko. Ja musiał biec dwa razy, chciałbym czołgać się dwa razy bardziej i szybciej niż Mika. Patrzcie, tutaj bardzo, bardzo fajny montaż nam zrobili, no udało się tam tutaj coś produkcyjnie, brawo. Kładę się na tej ziemi. I wiem, że będzie ciężko. Znaczy Darek to mam wrażenie, że w miejscu po prostu też brodzi. Boże, skąd ma ten... jak on się nazywa? Boński. Te skarpetki... Muszę sobie takie skarpetki z Adidasa kupić, fajne one są. Darek! Dawaj! Lecisz! Nika, krzyczy moje imię. Darek! Skurwa, to na mnie nie działa doping. No to trzeba to powiedzieć wcześniej niestety, no bo on mu się wydaje, że to działa, tak, że właśnie dla niektórych... Bo wiecie, doping też może być różny. Takie darcie ryja może nie być zbyt dobrym wyjściem. Darek! Darek! Szybciej, już jest końcówka, Darek! Boże, normalnie jak można by go nagrać i puszczać jako budzik, słuchajcie, perfekcyjnie. Pod kokos, tak jest! Dawaj! Wytłumaczyłem jej, jak układać nogi. Ale w ogóle powiem wam, że takie coś to może spowodować nawet otarcia skóry i to takie dość poważne. No bo to jest piach i no generalnie tak to może się skończyć, więc...
jak pracować głową pod tym kokosem, żeby jak najszybciej dotrzeć do celu. No i dzięki temu wygrywam konkurencję. Udaje mi się dotrzeć do końca toru jako pierwszej, tak samo jak Kubie. To jest efekt. No, czyli to jest od tego piachu, no. Oni powinni mieć jakieś, nie wiem, może jakąś taką, powinni im dać jakąś taką, taki czepek po prostu, no nie, ale by się zsunął zapewne też. Chociaż może jak tak, do, no nie wiem, no. Jesteś już koło Angeliki, dajesz! Darek, trzymał kciuki, zrób to! Matko, Angelika przeżywa jakąś tutaj po prostu torturę. To, widzicie, jak, to co się maluje na jej twarzy, to jedno wielkie, po co mi to wszystko było? Jesteś silny na maksa! Tak. A przecież masz, Angelika brzuch jakoś unosi do góry i co, i kucza już nie reaguje, tak? Był strasznie w tyle za dziewczynami, a kurde nie wiem, jak on na tych swoich girkach to wypełzał. O Jezus matko, jaki on jest oceniający wobec... ewidentnie ma problem z Dariusem i z Miką, no ewidentnie. Nawet w takich setkach, w takich wypowiedziach po prostu... ocena albo ich wyglądu, albo ich... filigranowości, ich budowy ciała, albo ich po prostu sposobu wymowy, albo sposobu ekspresji. Wkurwa to jest. Nie jestem fanem, jeszcze raz powtórzę. Proszę tylko głos Kacpra. I to, że Darek tutaj jest praktycznie na równi ze mną, bardzo mnie to motywuje. Little. Ten. Teraz będzie Tony Awards, MTV Music Awards, bo już Oscar był. Więc wszystkie inne awards lądują w ręce Little. Brzuch na ziemi, Angie! Brzuch na ziemi! No, teraz super! Cały czas to robiła. Angeli... I ręką jeszcze sobie pomaga. Dyskwalifikacja to by była dla mnie. Moje ciało już tak chciało sobie pomóc samo. Ja bym ją dyskwalifikował za to. Okazuje się, że gdzieś tam się podniosłam. Angelika! Dyskwalifikacja! No w końcu, kuczaj, w końcu po prostu. Jesteś poważnym... poważnym tym, prowadzącym. Nie wierzę, bo ja nawet nie jestem świadoma tych ostatnich moich ruchów. Znaczy ja się domyślam, że nie jest świadoma, no bo to już było szaleństwo i wiecie, taka sytuacja hardkorowa jednak spowodowała, że po prostu nie myślała o tym, no do końca co jej ciało chce, jakie ruchy ciało jej wykonuje. Ale no to nie jest niestety argument. Były zasady jasne i klarowne. Dyskwalifikacja, ale moim zdaniem byliśmy drodzy. Byta! No, twoim zdaniem, ale twoje zdanie nie bierze pod uwagę reguł, które były ustalone na początku. Więc twoje zdanie w tym przypadku ma tak duże znaczenie jak moje wczorajsze śniadanie. Jest mi żal Angeliki, dlatego że widziałem, że ona naprawdę mocno walczyła, szliśmy łeb w łeb. Ta dyskwalifikacja spowodowała, że byliśmy drodzy, ale czy to powoduje, że czuję się lepiej? Znaczy, według mnie te reguły były trochę za ostre, to już swoją drogą, tak? Z tym brzuchem i w ogóle, no ale z rękoma to już okej. No ale cóż, reguły to reguły. Jej, brawo! Pomóżcie mu! Ale powiem wam, że konkurencja naprawdę hardkorowa i nie, to, że to jest tylko operły, to jest jakieś nieporozumienie. Ja tu cały czas się pakuję i myślami w kermuale, bo tu cały czas jakimś tu z nurtem płyniemy. Ale to nie miało, nie było co się pakować, bo to była konkurencja operły, więc nie wiem skąd ta myśl. Że mieliby, bo taką narrację utworzył Marcel wraz z Miśkiem, że to jest konkurencja, której oni mogą odpaść, ale tak nie było przecież. Pisaliście się na medal, przeszliście niczym burza piaskowa wszyscy, także brawa. Brawa, tak. Brawa. Znaczy wyglądają bardziej jakby to burza piaskowa przeszła po nich. Mi bardzo pomogły tutaj komendy Kubańczyka, bo on mi mówił jak to robić, ja po prostu nie wiedziałabym jak wbić się w ten rytm i jak dokładnie pchać ten kokos. No właśnie, no i to jest dobra motywacja, może komendami w jakiś sposób coś robić, a nie darciem się imieniem. Szybciej. Dlaczego cały czas oszukiwałaś, no? Szczerze mówiąc, ja tego w ogóle nie słyszałam. Ja też po prostu miałam cały czas piasek w nosie i w ustach i... O Jezu, Angela, nie płacz, spokojnie, to nie jest jakby koniec świata. To jest tylko gra, tym bardziej, że to są pieniądze charytatywne. Wiadomo, no, tak czy siak ktoś je dostanie, tak czy siak one zostaną wypłacone, więc spokojnie. Jakby dałaś z siebie i tak wszystko, tak? Znaczy, ale w ramach niestety tych zasad... No, niestety, no. Takie musiały być konsekwencje, a nie inne. Skoro chcemy być konsekwentni. W pewnym momencie nie mogłam oddychać nawet. To jest już nawet, słuchajcie, podwójny Oscar. Ja myślę, że jakby spojrzeć na każdego, to gdzieś by się dopatrzyło jakieś fauli. I dlaczego się patrzy, przepraszam bardzo, na chłopaków od razu? I, a przepraszam, ale ona cały czas no to robiła, non stop przecież, tak? No Boże. Jak smakuje smak porażki, bracie, powiedz mi to. Że jest, szepyszny. Na pewno lepiej niż durian. Wy niestety dyskwalifikację nie dostajecie peru. Ale naprawdę myślisz, że dostaną peru przy dyskwalifikacji jeszcze? No to by miało naprawdę wielki sens. Fuck logic. Dobrze byłoby się umyć, nie? Bo to spadłem. Ja bym tam Kerchera od razu walił. Ale syf taki, wszystko wygrzebane. Generalnie to teraz nie wiem, czy oni powinni im zwrócić te rzeczy, które im pozapieprzali.
czy pozapieprzali, no. I właśnie. Słuchajcie, tutaj trochę inna sytuacja była z tym ich, z wejściem do ich domku, ponieważ pamiętajcie, że tu nie było już ich rzeczy osobistych, tak? Tylko to były rzeczy z programu. Więc tutaj nie można porównywać tej sytuacji do wejścia do domu Marceli i Miśka Koterskiego z tego powodu, że tam były ich rzeczy osobiste, tak? Bo tam był wypadek. Więc też nie szalejmy i nie porównujmy tych sytuacji. Natomiast no w tym przypadku co, oni mają teraz im oddać te rzeczy, czy nie? Gdzie są nasze rzeczy? No właśnie, no i to jest właśnie to. No powinna być przynajmniej informacja, że słuchajcie, przynajmniej przez kilka godzin nie bądźcie hienami cmentarnymi. Oni wrócili, to ja pierwsze co wziąłem im lustro oddałem. Syf taki. No godne podziwy naprawdę. Nie zdejmowaliście nawet butów, tak? To zmienia wszystko, no to zmienia wszystko. To zmienia na przykład fakt, że Marcela trochę się dwulicowo wypowiedziała, bo powiedziała, że na początku, no, że jest ciszej bez nich, a potem powiedziała, że no, że są tacy fajni, że w sumie brakowało Miki. Więc naprawdę... To jest, słuchajcie, tutaj naprawdę, ja jestem zdania niestety, że tutaj nie ma prawdziwych emocji, wszyscy tutaj kłamią wobec siebie. I oni się chyba tak naprawdę nie lubią. Niestety. No, wiecie, tutaj chodzą pośmiatać, kochany. I co jeszcze, kurwa, napierdzieć w oponki? Jeżeli lubisz takie rzeczy, takie zabawy, no to proszę bardzo. Ale wróciło, co mi się karma z tym rozkradaniem. Wiadomo, że robi się to dla beki, no bo ja kurde lustra nie potrzebuję. Znaczy mi się generalnie robi wszystko dla beki, a może jednak nie wszystko. Bo ta cała akcja z tym, że... Bo te całe gadki do Kacpra to może nie, bo nie są jednak dla beki. Może ma go też, może też go ma dość. To już wiem, że też jest związane nieprzypadkowo gadanie jego tylko z grą, żeby zniechęcić, żeby pokazać w jakiś sposób, że tu ich nie było, a tu im zabraliśmy lustra. Tu... Ach, no tak, no może tak być, ale... Czy im naprawdę aż tak zależy na tym programie, żeby prowadzić taką wojnę? Bo ja rozumiem, że w Królowej Przetrwania to tam było ostro i prawdziwie właśnie z tego powodu, że tam chodziło o realną wygraną, jakby one zostały to dla siebie, tą kasę. A tutaj to jakby jest też realna wygrana, ale przekazywana na cele dobroczynne, więc... Chłopaki! Perły! Macie? Mamy bardzo dużo, mamy prawie 60 pereł. No rzeczywiście, Little chyba tylko to z nimi rozmawia. Ona nawet chyba z Kacperem nie rozmawia, z którym jest w grupie. W sumie to się jej nie dziwię. Ty, Kubańscy, no mamy razem 130 pereł, ty. Widzisz, oni cały czas siedzą tu, chodzą razem. No wiadomo, że tutaj największymi konkurentami według mnie własnego mniemania jest Błoński z Little kontra Kubańczyk z Sylwią, tak? No, oni widzą siebie chyba w finale. Znaczy, prawda jest taka, że oboje by nie chcieli siebie widzieć wzajemnie w finale, bo to powoduje trudność tego finału, tak? Według ich mniemania, jeszcze raz powtórzę. Bo ja kibicuję oczywiście chłopakom. Sąsiady, jak ja was teraz luz. Już z litości. Nawet w jedno słowo bym nie uwierzył. Miko, jakie masz czoło. No. O nie! O Jezu, bardzo mu... Czy jest gdzieś karetka? Ciekawe, czy się zbratają z Kacprem. Znaczy to byłoby najbardziej fałszywe zbratanie się w historii reality, programów typu reality show chyba. Boże, co to się stało? Ja wiecie co, to jest naprawdę perfidne z tego strony teraz to co on robi. To Lisek! No. Wiecie, no Dariusz to jeszcze ma to czym zakryć, a Mika, no... Piach jest wszędzie, w uszach, w buzi, w oczach, w dupie. No nie ma wody. Jak to? Jak to nie ma wody? Nie ma wody w ogóle! Idziemy do morza! No to jest słone, to nie jest takie umycie się, wiecie, do końca, no. To nie, tam jest... sól! Do morza? Przecież włosy to jakaś tragedia dla włosów jest na przykład, tak? To będzie bardzo bolesna kąpiel, bo wiele ran na ciele. O Boże, racja, sól, no właśnie, sól, a oni mają... otarcia na ciele, no przecież to jest jakiś kretyński pomysł, no ludzie. Kurczajowi to zgłosić. Zarządcy tego przybytku. Kacper! Nie ma go. Czy on właśnie niesie ze sobą węża? Przyszedł z wężem. Wygląda mi na takiego co z kieszeni. Mogę go wyjąć, bo to jest ten typ. Hej, wydaje mi się, że to była najbardziej szczera wypowiedź Miśka bez beki w całym tym programie, więc też ma swoje zdanie na temat Kacpra. Jakby on jest w ogóle normalny? Spokojnie, ale spokojnie, no. Się, czy wiecie co, no to jest męczenie trochę tego zwierzęcia, ale dobra.
Zapewne produkcja i tak mu go podsunęła. Przecież sam sobie go nie wziął, no ludzie, no co wy, gdzie? Miszek, no nie! Ej, no co ty taki twardy jesteś i węża się boisz? Przecież w życiu wąż taki tutaj, słuchajcie, dziki z tej plaży, wątpię, że on by się tak zachowywał. To musi być jakiś, w jakiś sposób udomowiony, no. Nie dam rady, no ja cię go bronię. Oby kolejne konkurencje nie polegały na kontakcie z wężami albo innymi żyjątkami. Mika, chodź dotknąć węża. Mika jest niewzruszony. Dotkniesz najdłuższego węża w swoim życiu. A skąd wy wiecie, jak długiego on węża dotykał? Nie ma opcji, że go dotknę. On jest tak jak aksamit. Znaczy, Mika, naprawdę nie... już udowodniłeś wystarczająco w tym programie, dużo. I nie dawa się podpuszczać takimi rzeczami, takimi tanimi tekstami, bo oni ewidentnie grają na tym, że wiecie, żeby on wyszedł ze swojej strefy komfortu jeszcze bardziej. No i traktują go po prostu w taki, a nie inny sposób, po prostu przez pryzmat tego, że otwarcie mówi o tym, kim jest i że o, nie bądź p***ą. Bo w taki sposób oni go w tym momencie traktują. Ja już się nie boję mówić tych rzeczy wprost. Pierdzielę to. To jest właśnie po to, tak? I grają na tej emocji w nim i to jest bardzo słabe w tym momencie. Nie daj się takiemu czemuś. Nie czuję się dobrze w tej sytuacji. Dlatego nie powinieneś po prostu brnąć w ten ich po prostu pomysł. Cały czas staram się nie odpuszczać i idę przed siebie. Ale to nie oznacza, że nie odpuszczasz, to po prostu oznacza, że masz swoje własne zdanie, swój rozum i po prostu, no słuchajcie, to jest takie naprawdę dziecina, to jest dziecinada z ich strony. To jest takie podpuszczanie naprawdę, wiecie, miałem mieć takie sytuacje w podstawówce albo w gimnazjum, czy tam w szkole, przy dorastaniu. To jest podpuszczanie do jakichś głupich zachowań, których nie chce wykonać ktoś słabszy, ktoś najsłabszy w grupie, tak? Zrób to, to będziemy ci uważać za fajnego. To jest tak chujowe po prostu. Powiedziałem sobie, że jestem mężczyzną, jestem silny. Ale to nie definiuje ciebie jako mężczyznę, to że dotkniesz węża żywego z dżungli, czy tam z akwarium. Naprawdę, naprawdę, słuchajcie, no nie róbcie takich rzeczy, nie róbcie rzeczy wbrew sobie, za cenę nie wiem czego, poklasku chwilowego od osób, które i tak was mają w dupie. Mika, nie bój się, on nie swój lęk, kolejny. No, nie rzucaj na ziemię, to tak. Nie, on nic nie zrobi. Przełamuje się. Znaczy dobra, jeżeli Mika tak, to i tak uważa na ten temat, że to było dla niego kolejne przełamanie i tego potrzebował, to okej. Okay. Mi się nie podoba po prostu to, co oni robią. Wobec niego. I tyle. I ja po prostu... No nie, po prostu nie, nie. Nie wiedziałem, co się dzieje. Kuźwa, zamarłem. Słuchajcie, on na taką paniki dostaje, no. Cudownie po prostu. To właśnie spowodowaliście. Nie wiedziałem, czy ja mam krzyczeć, nie wiedziałem, co mam robić. Nic się nie zrobi. Ludzie, widzicie, jak on wygląda? Przecież on się cały spiął. Nie, no... Nie wierzę w to, co oglądam w tym momencie. Nie rzucaj się, kurwa! On się bardziej ciebie boi niż ty jego. Nie, bo to jest ty! Jestem mężczyzną, a nie babą. Nie muszę nikomu nic udowadniać. No to po co to robisz cały czas w takim razie? Po co to robisz? Bo to właśnie zrobiłeś, no. Uległeś tak naprawdę im... Uległ im, tak? Uległ po prostu im tutaj. Mądrze wydane perły mogą okazać się kluczem do zwycięstwa. No to powiem wam, że tutaj mają dużą przewagę chłopcy, ponieważ tutaj będzie jakaś rzecz do kupienia, która może pomóc podobno w konkurencji przyszłej. A konkurencja przyszła powinna być konkurencją eliminacyjną. Naprawdę jest bardzo duży wybór asortymentu. A jest immunitet? Marakuja, którą można sobie chyba tutaj gdzieś zebrać. Nie ma immunitetu. No ale miało coś być. Miało być rzecz, która może im pomóc. Dwie minuty opóźnienia w kolejnej konkurencji dla duetu, który wskażecie. I to jest tylko jeden duet. No i to jest duża różnica. I to może być game changer. Ej, prysznic. Czyli oni wyłączyli ten prysznic. Z premedytacją. Dobra, to my kupimy pierwszy po prostu to opóźnienie, wy nam dacie zaraz 20 tych. Dobrze, no. My byśmy byli w czwórkę w finale, to oni by wszyscy byli, kurde. Ale by oni złapali ścipkę. Dobra, ale jakie będą zasady kupowania, ponieważ jakieś muszą być w tym przypadku, bo tutaj nie mamy tylko i wyłącznie rzeczy do jedzenia, ale mamy też... no, przewagę w konkurencji, więc... A, dobra, chyba wiem, po prostu będzie kolejność z tej... tej konkurencji chyba w takim razie, tak? Kochani, kto pierwszy? My jeszcze nigdy nie byliśmy pierwsi. My nigdy nie byliśmy, nie. Kochani, to wy ustalcie... Ale zaraz, no to... nie poddam się to. W tym przypadku, jeżeli jest taka opcja do wygrania, to
to powinna być po prostu z konkurencji tak kolejność, no i tyle. Albo niech zagrają w coś, kuźwa, nie wiem, na szybko tutaj. Sobą, kamień, papier, dajcie po jednej perle. Jednej nie szkoda. No. Ale coś mi tu nie pasuje. Wy tacy jesteście rozbawieni moim brakiem perle, tak? Nie. Dobra. Co tu się wydarzyło, przepraszam bardzo? On kłamał? Zamarliśmy. Ciszej ta, bo to perły będą wydawane. Ale ściema. Ej, słuchajcie, ja też nie zwróciłem uwagi na to, że on ma jeszcze... No bo nie liczyłem jego pereł do cholery. Ale ściemniacz. A to jest gracz po prostu, no wszystko tylko po prostu, żeby wiecie, wszystko. To jest zwrot akcji, no kurde, miażdżący, no. No ale skąd on miał te perły? Naprawdę nie wydawali tyle tych pereł? Trzeba byłoby prześledzić wszystkie odcinki, ale... Serio? Że nie jest to lojalne w stosunku do innych osób tutaj. No ale ruch jest perfekcyjny. To rozegranie na szóstkę z plusem. No jak jest dumny z siebie po prostu, no master plan. Ten skunk z jedelku. On ma ego po prostu wyżej niż po prostu, nie wiem, wieża Eiffla i Pałac Kultury złączone w jedno. Tak, jesteś strasznym manipulantem. Oszustwo to jest straszne. No nawet nie jest manipulacja, to jest po prostu kłamstwo i tyle. W sumie jedno jest gorsze od drugiego, więc nie ma to znaczenia. Ale że Little w tym uczestniczyła. Nie, Little po prostu nic nie mówi. Nie mówię, nie jest kłamstwem. Podobno. Kurczę, Little nie mowa, ale jak przyszła to naszego, to z Biberem kocioł w kotelu by zrobiła. To w sumie się do tego przyznała, więc to nie jest jakiś wielki news. A kto by nie zrobił kociołu z Biberem? No ja nie. Nie jest totalnie w moim typie. No to jest jednak gra i tutaj trzeba robić wszystko, żeby utrzymać się jak najdłużej. I patrzcie, może dlatego się Little nie odzywała, bo wiedziała, że jak się odezwie, to po prostu wychlapie wszystko. Ona znając swoje, wiecie... swoje urąbki na charakterze. Urąbki jest takie słowo? Nie wiem, jeśli nie, to wymyśliłem. Po prostu się nie odzywała. Powiedziała, że to jest lepsze dla ich drużyny. Przebiegła. Trzeci Oscar. Coś musimy zjeść. W sumie wydamy wtedy wszystkie nasze perły. Zostaniemy z niczym. No i trochę ja się waham. A, jednak? Ale słuchajcie, czy wy naprawdę wierzycie, że oni tam nie mieli nic do jedzenia oprócz tego, co tu kupują? Naprawdę? Dobra, wytrzymamy, ryzykujemy. Będziecie musieli wskazać teraz... od razu? Który... O matko, od razu muszę wskazać. Oddaję decyzję Little Monster. O! No i tak kończymy odcinek szósty, moi drodzy. No cóż, jeśli mój film i moja skromna obecność w nim wam przypadła do gustu, zostawcie polubienie, udostępnijcie, lajkujcie, poprułem się, komentujcie, wpadajcie na inne serie na moim kanale, jest ich wiele. Dzięki wielkie i pa pa. Pa, pa.